Nawet najlepszy kucharz nie zadowoli gości restauracji, jeśli jego wykwintne danie podane zostanie za późno, w niewłaściwy sposób i przez osobę nieuprzejmą. Często niedoceniani współtworzą atmosferę restauracji i współdecydują o jej sukcesie. Poznajcie pracę kelnerów. Aleksander Kawecki pracuje jako kelner w restauracji Gar Jakubiaka w Warszawie. Przypadkiem udało mi się, że u siebie w rodzinnym mieście zacząłem pracować jako kelner w pubie, takim studenckim typowo, gdzie miałem super szefową, bardzo doświadczoną kobietę, mistrza barmańskiego, która nauczyła mnie, wprowadziła w ten cały świat. Kelnerką jest także Olga Mączyńska. W tej samej restauracji generalnym menedżerem jest Artur Żurawski. Skończyłem szkołę gastronomiczną, zacząłem pracę jako kelner w jednej z lepszych warszawskich restauracji i tak krok po kroku aż doszedłem, że jestem menadżerem restauracji. Kelner obsługuje konsumenta w restauracji oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia. Przychodzę na tą godzinę 10:30, zaczynam ogarniać całą knajpę, każdy kelner ma swój rewir wyznaczony na dany dzień, czyli przede wszystkim muszę dopilnować, by wszystkie stoły w tym rewirze były dobrze nakryte, wszystko było równo, prawie jak powiedzmy od linijki, żeby było widać, że ktoś się tym zajmuje, dba o to. Początkujący kelner przygotowuje restaurację do otwarcia, zamiata podłogę, ustawia krzesła, układa i poleruje sztuczce, kieliszki i szklanki. W sezonie letnim rozkłada ogródek. Czasami wiąże się to też z tymi najgorszymi rzeczami, czyli posprzątaniem zaplecza, wyrzuceniem śmieci. Kiedy kelnerzy rozliczają zmianę, ty musisz liczyć serwetki, sprzątać. Też i bywa, że i trzeba posprzątać toalety, czy jakieś tam inne nieprzyjemne rzeczy. Od współpracy kelnerów z kucharzami, barmanami i menedżerami zależy powodzenie restauracji. Kelner jest łącznikiem między klientami a kuchnią. Przekazuje uwagi krytyczne, ale też pochwały. Jego fachowość, osobowość i zachowanie wpływa na odbiór miejsca przez gości. A co za tym idzie? Na jego zarobki. Wychodząc na salę, jesteś jak aktor. Po prostu musisz grać. Wychodzisz, nie liczą się twoje problemy, czyli że jesteś smutny, coś się dzieje w domu. Wychodząc na salę, zapominasz o tym wszystkim. Tak jak aktor na scenie, po prostu. Grasz, podchodzisz do stołu i dostosowujesz się do gości. I tak to wygląda. To jest chyba najtrudniejsze, jeżeli ktoś tego nie potrafi, nie jest otwarty do ludzi, no to nigdy nie będzie dobry w tym zawodzie. Podstaw pracy kelnerskiej uczy szkoła gastronomiczna. Do szkoły trzeba iść, żeby się nauczyć podstaw gastronomii, jak ma wyglądać w przypadku kelnera, jak ma wyglądać ten nakryty stół, jak podchodzimy do gości, serwis francuski, serwis angielski, czyli te podstawowe zasady, które później mogą ci się przydać, a jeżeli skończysz tą szkołę i będziesz pracował, to możesz błysnąć, bo dużo osób w gastronomii nie ma skończonej szkoły zawodowej. Szlify zawodowe zdobywa się oczywiście w praktyce. W tym zawodzie żelazne nerwy to podstawa. Trzeba mieć dużą cierpliwość, zawsze dobrą minę nawet do złej gry, ponieważ jeżeli jest nerwowo, ty nie możesz z tego po sobie pokazywać, więc zawsze musisz być poziom wyżej, powiedzmy, nad tym wszystkim, nie przejmować się. Najtrudniejsze jest zapanowanie nad salą przy bardzo dużym ruchu. Tu doniesz łyżkę, tu będzie zupa, tutaj trzeba skroić pieczywo do tatara. Też popatrzeć, czy na inne stoły ci ludzie nie przychodzą, jednocześnie ktoś ci wychodzi, to rachunek, posprzątać to są, wytrzeć tu, odnieść to na zmywak, to jest bardzo dużo rzeczy. Trzeba umieć sobie radzić ze stresem, być zwinnym, mieć dobrą podzielność uwagi i dobrą pamięć oraz zdolności interpersonalne. Kelner jest tą osobą, która, od której zależy, czy goście wyjdą zadowoleni, czy jedzenie będzie smakowało, czy odpowiednio poleci. No po części kelner musi być też takim psychologiem. Ludzie są różni. Jedni lubią, żeby byli bardziej tak obsługiwani na wyższym poziomie, a inni bardziej na luzie. I trzeba się umieć dostosować. W razie pojawienia się kłopotów, na przykład z wydaniem dania, rolą kelnera jest wytłumaczenie klientowi, na czym polega problem. Poproszenie o cierpliwe oczekiwanie. Nie ma nic gorszego niż jak jest problem, a my uciekamy się gdzieś, wycofujemy. Kelner musi wiedzieć, co proponuje gościom. Nowy pracownik próbuje dań i uczy się ich składników. Takie szkolenia odbywają się też za każdym razem, gdy zmienia się menu.
Każda restauracja ma swój system pracy. Kelnerzy zazwyczaj pracują na zmiany. Wielu z nich, zwłaszcza studenci, pracuje wyłącznie wieczorami lub w weekendy. Nieraz zmiana trwa od rana do zamknięcia lokalu późno w nocy. Wtedy najczęściej następny dzień jest wolny. Czasami wraca do domu i padasz i nie masz siły nic zrobić, boli kręgosłup, bolą nogi, bo tych kilometrów też zrobisz ileś w ciągu dnia. Warunki pracy bywają trudne. W kuchni, skąd kelner odbiera dania, jest gorąco. Na głowę może padać deszcz, a trzeba szybko posprzątać stoliki w ogródku. Zapaska, taca, długopis, notatnik, zapalniczka, otwieracz, korkociąg to podstawowe atrybuty kelnera. Przydają się też drobne w kieszeni. Nie masz drobnych pieniędzy, żeby wydać reszty, to w tym momencie musisz, nie wiem, chodzisz od kelnera do kelnera, biegniesz do menadżera, nie wiem, biegniesz do sklepu, żeby rozmienić pieniądze, tracisz niepotrzebny czas. Praca kelnera traktowana jest często jako zajęcie chwilowe, dorywcze, które porzuca się, otrzymawszy atrakcyjniejszą propozycję. Za granicą kelner, który ma 30 parę lat, to jest już zawód i on jest szanowany, a u nas, no tak ludzie patrzą, kelnerka, no. Tak naprawdę, co ona może robić? No, ja znam 3 języki i dzięki temu też zarabiam. Największą satysfakcję kelner ma wtedy, kiedy gość przychodzi do restauracji specjalnie dla niego. Restauracja jest jak dom. Jeżeli zapraszamy gości do domu, sprzątamy mieszkanie, chcemy, żeby każdy wszedł zadowolony, najedzony, napity. Tak samo musi być w restauracji. I to jest rola kelnera, tak? By dobrze wykonywać pracę kelnera, potrzeba kilku istotnych cech. Należą do nich komunikatywność, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność manualna, odporność na stres, dobra pamięć. Aby móc pracować jako kelner, trzeba zdobyć niezbędne wykształcenie. Formy kształcenia. Technikum 4 lata. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się 2 kwalifikacje składające się na ten zawód. Wykonywanie usług kelnerskich oraz organizacja usług gastronomicznych. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Kelner znajdzie pracę w lokalach gastronomicznych najróżniejszego standardu. Możliwość zatrudnienia: restauracje, kawiarnie, puby, hotele. Zawody pokrewne: kucharz. Chociaż podstawowe wynagrodzenie kelnerek i kelnerów jest zwykle bardzo niskie, to jednak w przeciwieństwie do wielu innych zawodów mogą liczyć na znaczne profity w postaci napiwków. Ciekawostka. Gwiazda amerykańskiej koszykówki lat 80. Charles Barkley w wyjątkowy sposób podziękował kelnerowi za obsługę. Kiedy obsługujący go kelner, Christian Abatea, powiedział, że musi rzucić studia ze względów finansowych, koszykarz zaproponował, że zamiast napiwku da mu tyle pieniędzy, żeby starczyło na czesne. Dzięki tej hojności Christian Abatea rok później ukończył studia i został nauczycielem. Z dawania obfitych napiwków słynie też aktor Johnny Depp.